Celem projektu Edwin jest stworzenie internetowej platformy wsparcia decyzji i doradztwa w integrowanej ochronie roślin. Projekt będzie dostarczał usługi zarówno dla doradców, jak i rolników. Mówimy tutaj o takich usługach jak wirtualne gospodarstwo, śledzenie pochodzenia produktu, raportowanie zagrożeń, o szkodnikach czy udostępnianie danych meteo. W ramach projektu zostanie rozbudowana sieć stacji agrometeorologicznych w całej Polsce do 2 stacji na powiat. Projekt wdroży kilkanaście modeli prognostycznych do integrowanej ochrony upraw takich jak pszenica, jęczmień, burak, ziemniaki. To jest niezwykle istotne. Znacząco ograniczy to stosowanie środków chemicznych w produkcji rolniczej. Projekt jest finansowany z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Edwin, koordynowany przez WOTR, jest jednym z głównych wspólnych przedsięwzięć realizowanych razem z PCSS. PCSS w tym projekcie pełni rolę koordynatora technicznego i jest głównym partnerem technologicznym, który zarówno wytwarza oprogramowanie, jak i dostarcza infrastrukturę informatyczną. Infrastruktura informatyczna obejmuje zarówno infrastrukturę chmurową, jak również przestrzeń dyskową. Mówimy tutaj o przeszło 760 terabajtach. Przestrzeni dyskowej na 2 serwerach w trybie wysokiej dostępności. Oczywiście wszystko znajduje się w nowoczesnym centrum danych PCSS. PCSS jest obecnie zaangażowany w kilkanaście projektów i inicjatyw w zakresie wsparcia inteligentnego rolnictwa. Dotyczy to w szczególności rozwijania usług w kontekście szerszej platformy internetowej, której Edwin jest częścią. Dotyczy to takich usług jak wsparcie nawożenia, zarządzanie ekonomiczne gospodarstwem, czy wybór odmian, bioróżnorodność, ochrona pszczół, czy teledetekcja. PCSS jest również zaangażowany w liczne projekty związane z wymianą danych rolniczych, jak również interoperacyjnością. PCSS współpracuje również z kilkunastoma instytucjami i firmami w ramach nowo tworzonych hubów innowacji w rolnictwie.